znalazłam nowe Popa Toy. Kto z was pamięta, jak chyba ze 2 lata temu był totalny szał na te Popa Toy, mimo tego, że były totalnym badziewiem, to i tak wszystkim się podobały. Przeglądałam sobie ostatnio jakieś zagraniczne sklepy i znalazłam właśnie takie pudełeczka niespodzianki, które jak widzicie wyglądają no praktycznie tak samo jak Popa Toye. Ale to nie są Popa Toye, w sensie też będą w środku jakieś niespodzianki, ale chyba tutaj będą jakieś mini produkty sklepowe, czyli wiecie, takie trochę połączenie Popa Toye z mini brandcami. Więc może być to niezły sztos. Nie wiem, czy wiecie, ale ja ogólnie mam zachomikowane ponad 100 Popa Toye w domu. Gdzieś kiedyś, jak można było je kupić w Biedronce, jeszcze kiedyś, to je po prostu kupiłam i czekają teraz na jakąś odpowiednią chwilę, więc sobie dzisiaj te 3 tutaj teraz zaraz otworzymy. A ten różowy Popa Toye, czyli niby dla dziewczynek, w ogóle kupiłam w Tesco, co jest mega dziwne i on ma też troszeczkę inne opakowanie, delikatnie się różni, bo nie ma tutaj nic po polsku, tylko jest po angielsku, więc może to serio była nowa seria Popa Toye, a ja nawet nic o tym nie wiedziałam, więc je zaraz sobie też otworzymy, ale najpierw sprawdźmy te niebieskie. O nie! Nie! Największy badziew ever! To są te kręgle takie, wiecie, niby gumki do mazania, tylko że kręgle. Dobra, to było głupie. Tego nie lubiałam, ale widzę, że tutaj jest coś, czego nigdy nie miałam. Albo może jednak miałam, tylko nie pamiętałam. 8 hours later. Zaraz mnie tu szlak trafi. Czy ja to kiedyś mogę otworzyć? Uwaga, uwaga! Czy będzie działało? Czy będzie działało? Chwila prawdy. Działa! I to bardzo dobrze działa! Fuj! Fuj! Dobra, uwaga, jeszcze raz. Działa, bo powiem wam, te niektóre takie, wiecie, do robienia bąbelków nieraz są tak słabe, że nic nie chce z nich wychodzić, a tu proszę, leciały jak szalone! Mam nadzieję, że tylko sobie obiektywu w kamerze tymi bąbelkami nie uświniłam, a teraz lecimy z różowym. Bo tutaj wiecie, że sami były jakieś syrenki, smokey eye czy coś takiego, ale teraz dostałam jakieś... Nie, to są jakieś koraliki? Co to jest w ogóle? Co ja mam z tym sobie zrobić? Podrzucić? No i super, i teraz mam bałagan. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze kiedyś zobaczyć na moim kanale odcinek, gdzie właśnie otwieram te 100 pudełek Popa Toye. Jeżeli tak, to zostawcie pod tym filmem, oj nie wiem, 30 tysięcy łapek w górę, to wtedy nagram. Nie no, pewnie kiedyś i tak nagram, ale jeżeli chcecie zobaczyć szybciej ten film, to po prostu zostawcie jak najwięcej łapek w górę, to na pewno nagram. I uwaga, uwaga, mam jeszcze bardzo ważną informację, bo w moim sklepie missaga.pl pojawiły się już rzeczy do szkoły! Ale nie tylko, nie tylko rzeczy do szkoły, bo jest też nowa maskotka. Powitajcie wszyscy serdecznie misia słodkiego okruszka, ale jak go wywrócimy na drugą stronę, to mamy tutaj wkurzonego Puszka. Czyli moi drodzy, to jest Puszek i Okruszek. Jedna z moich widzek właśnie na Instagramie wymyśliła to imię dla tej maskotki, w sensie jakby 2 imiona. Więc tutaj mamy Okruszka, tutaj mamy Puszka. Można sobie, wiecie, tą maskotkę tak odwracać, ile tylko się chce. Więc tak naprawdę, kiedy kupujecie tą maskotkę, to nie macie jednej, tylko macie 2 maskotki. I tutaj na przykład, jeżeli wiecie, macie zły humor, jesteście na kogoś wkurzeni, no to wtedy sobie zostawiacie takiego wkurzonego Puszka. A jeżeli na przykład jesteście w dobrym nastroju, albo jesteś tam, nie wiem, zakochani, albo po prostu zadowoleni, to wtedy sobie ustawiacie takiego Okruszka. A wracając teraz jeszcze do tych szkolnych rzeczy, które pojawiły się w moim sklepie, to jest, słuchajcie, taki oto worek Eloszka Kokoszka. Jak widzicie, ma on tutaj takie grubsze sznurki, że możecie śmiało ten worek też używać jako plecak. Bo nie będzie, wiecie, nam się tutaj wrzynał w ramiona. I to jest, słuchajcie, jeden wzór. A jest jeszcze drugi wzór. Tyrydym dym dym.
Aga Lalka i z drugiej strony mamy takie oto moje logo, jest w ogóle mega fajny, kolorowy. Napiszcie w komentarzach, który z tych worków Wam się bardziej podoba i oczywiście zapraszam Was do mojego sklepu missaga.pl, linka macie też w opisie i w przypiętym komentarzu. A teraz lecimy otwierać! Wziuuuum! Te dziwne, poptojowe pudełka niespodzianki znalazłam na Amazonie, kiedy szukałam mini brandsów. I ja już je kupiłam, słuchajcie, naprawdę, o matko, chyba z pół roku temu, jak nie, jak nie dawniej. No i zobaczcie, tutaj mamy normalnie mini takie produkty. Tylko ja w pierwszej chwili myślałam, że one są normalne, jakby oryginalne, ale zobaczcie, tutaj mamy na przykład nie Nesquika, tylko Nesquaka. Albo tutaj na przykład nie mamy Dr. Peppera, tylko Dr. Popper. Pierwsza rzecz, która nam się tutaj trafiła, to chyba jakiś sos jest. Rosyjski sos? Fishbone? Rosyjski sos do sałatek to jest? Tutaj w ogóle zobaczcie, jest jakiś typek, który ma nos zatkany, że to niby, nie wiem, tak śmierdzi ten sos? Co to w ogóle jest? Ja widzę, że te produkty tutaj to będzie jakaś jedna wielka beczka. Dobra, zobaczmy dalej. Co tu jest ciekawego? Naklejkę nawet dostaliśmy? To jest naklejka proszku do prania, widzicie? Jakiś detergent. Ile tu jest rzeczy? O matulu! Patrzcie! Wow! Serio? W jednym opakowaniu tyle rzeczy? Nie, no słuchajcie. Do popatoi to wiecie, to do pięt nie dorasta, no nie? Z tego co widzę, jest to seria pierwsza, więc może jeżeli zostawicie bardzo dużo łapek w górę, tak wiecie, 15 tysięcy, to ogarnę wtedy drugą serię tych zabawek, jeżeli ona się w ogóle gdzieś pokazała. I co my tutaj mamy? Silverfish. O co tu chodzi? Czy to jest coś na robaki? Że wiecie, taki proszek, żeby nie wiem, robaków nie było? A nie, tu jest napisane, że to są krakersy! To są jakieś robakowe krakersy! Fuj, w ogóle, co to są za dziwne produkty, no nie? Co to w ogóle jest za jazda? Lecimy z kolejną saszetką. Co tu będzie? O, chyba kolejny sos. Log Cave In. A, to syrop jest, jakiś syrop. Ten syrop niby jest, wiecie, taki mocny, że aż po prostu dom ci przepołowi na pół piorun, jak go spróbujesz. Co za w ogóle jazda, nie? Dobra. Kolejna rzecz. Nie no, słuchajcie, jestem w szoku, ile tu jest w ogóle w jednym pudełeczku, ile jest rzeczy. Niesamowite. Wow. A to? Co to jest? Wygląda trochę jak mentosy, ale nie, tu jest napisane, że czosnkowy smak, jakiś nerds. Nie wierzę. To, dobra, słuchajcie, tutaj na dole jest jeszcze napis, że to ma odświeżyć nasz oddech. Czyli to są jakby mentosy, ale po ich zjedzeniu, wiecie, pachnie nam z buzi czosnkiem. No nie wiem, czy ktoś coś takiego lubi. Ja bym nie lubiała, no nie? Co za masakra w ogóle. Dobra, i kolejna rzecz. To miały być niby KitKaty, ale nazywają się HitKat. I czemu tu jest jakiś typ i strzela niby? Co w ogóle? A, rozumiem! Bo to jest strzelający kot niby, HitKat. Ja nie wierzę. Czekajcie, tutaj mamy jakąś wielką listę, totalnie nie wiem. Co to jest? Aha, nie, to nie są wszystkie produkty. A, to są produkty wszystkie, które ta firma robi. Zobaczcie. Oni jakby się specjalizują w najmniejszych zabawkach świata, nie? Czyli po prostu robią wszystko miniaturkowe. Tutaj na przykład są miniaturkowe kostki Rubika, tutaj jakieś misie malutkie, tutaj nerfy małe, no nie? Co tutaj jeszcze jest jakiegoś malutkiego? Barbie malutkie. Wszystko takie bardzo, bardzo, bardzo miniaturowe, ale serio, te lalki takie miniaturowe to bym chciała mieć. A jeszcze z drugiej strony spójrzmy, co tutaj jest ciekawego. Dobra, tu jakieś Hot Wheelsy widzę. Jakieś Tiny Arcade'y. Książki, tak, i Hot Wheelsy. Wow, 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 coś niesamowitego. A tu, moi drodzy, mamy całą listę.
wszystkich tych produktów, jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Tam chyba widziałam, że ich jest 66. O, i są nawet jakieś rzadkie, zobaczcie, tutaj z gwiazdką takie oznaczone. Tylko 3 takie rzadkie są? Chyba tak, chyba tylko 3, a nie. Czyli razem jest ich 6, bo na każdej stronie są po 3. Lecimy w takim razie z kolejnym pudełkiem. Oj, wyskoczyły mi tu już, widzę, jakieś paczka chyba z długopisami. No, chyba tak. I one się nazywają Blood Stick, czyli jakby krwiste długopisy, że nie wiem, piszemy krwią czy coś takiego. Pojęcia nie miałam, że tutaj będą takie dziwne rzeczy. Tutaj mamy, słuchajcie, bitą śmietanę? Tak, i jest pokazane, żeby jej używać na wszystkie sposoby, czyli najlepiej, no nie wiem, komuś ją na twarz eksplodować. Powiem wam, że te niespodzianki dużo lepiej mi się otwiera niż mini brancy, bo są bardziej ciekawe, nie? Wow! Nie pop-tarts, tylko cop-tarts, a cop po angielsku oznacza policjanta i tutaj widzicie, jest mały policjant, co niby je je. A bo to są kajdanki! To są niby te ciastka, wiecie, w kształcie po prostu kajdanek. Ja nie mogę, serio, kto to w ogóle wymyślił? Jestem w szoku, jestem po prostu w totalnym szoku. Ja nie wiedziałam, że taki fajny produkt kupiłam, no nie? Totalny wypas. Wow! Jakie ładne! I to się nazywa owocofobia po polsku. I mamy tutaj jakieś... O nie, fuj! To są chyba jakiś napój ze zgniłych owoców i tu zobaczcie, jest nawet pająk jakiś. Jakieś dziecko przestraszone. Albo to Werka Aferka z krótkimi włosami. Ona właśnie się tak boi pająków, no nie? Tutaj u góry, zobaczcie, są nawet rysunki jakichś, nie wiem, wściekłych owoców, no nie? Wściekłej truskawki, która chce nas zeżreć. Ja nie wierzę. Dobra, ja powinnam to nazwać, że to jest odcinek z otwierania strasznych mini branców, nie? Bo serio, te produkty są trochę straszne. Takie podejrzane. Dobra, lecimy dalej. Ajerx. Co to jest Ajerx? A, coś do czyszczenia. Ale do czego czyszczenia? Wow! Czy to są... To jest pudełko z chrupkami. Jaki wypas! Ale serio, jakby były takie produkty w sklepach, serio, takie by miały opakowania, ja bym kupowała. Ja bym tam kupowała, no nie? O nie, wszystko już otworzyłam? Tak fajnie się otwierało, no nie wierzę, dobra. Lądują moje kolejne produkty tutaj, no moje półeczki i koszyki, proszę bardzo, tutaj. Ja nie wierzę, co za czaderskie rzeczy. Mój sklep już powoli się zapełnia, tylko to chyba będzie, słuchajcie, najstraszniejszy sklep, jaki w życiu widzieliście, z najstraszniejszymi produktami i najbardziej obrzydliwymi. O nie, o nie, o nie, już widzę tutaj, słuchajcie, pierwszą powtórkę. Te koptarcy, czyli policyjne ciastka. Cyk, mamy. I w ogóle, słuchajcie, one są z takiego plastiku zrobione, że wiecie, to nie jest kartonowe czy coś, bo mini brancy właśnie miały opakowania takie kartonowe. Czekajcie, tutaj nawet mam, o, widzicie? To jest jakby kartonik i oni do niego tutaj do środka coś, wiecie, tam wkładają, żeby po prostu jakby się nie uginał. A te rzeczy są normalnie zrobione z plastiku i są po prostu tylko obklejone. Wow, kolejna naklejka. Znowu jakiś sos podejrzany i tutaj jakaś pani ma bardzo dziwną minę. Najgorsze jest to, że tutaj nie do końca widzę, co jest napisane, bo te literki się trochę zlewają. Są bardzo malutkie i nie mogę, wiecie, tego tam rozszyfrować, a dodatkowo jeszcze to jest po prostu po angielsku. Dobra, cyk, kolejna. Uwaga, uwaga. Wow, wow, co to jest? To się nazywa Cyborg Getty, czyli jakby spaghetti, ale zrobione, wiecie, z cyborga. I meatballs, czyli no, no kulki mięsne, no nie? Wiecie, o co chodzi. Mielone, o, mielone. Czyli to jest mielone z cyborga z sosem od spaghetti. Co w ogóle? I tutaj zobaczcie, u góry on wygląda jak ten, jak z X-Menów, tylko jest jakiś starszy, bo ma wąsa. A tutaj na dole jest jeszcze napisane, że jest to przygotowane przez żelaznych szefów kuchni. Nie wierzę, to są po prostu jakieś jaja.
To są jakieś jaja. Tabasco! Ale nie, moi drodzy, to nie jest tabasco, to jest fiasko! To jest mega, słuchajcie, ostre i w ogóle z tym sosem też można robić drinki. Wściekły pies. O, kolejna jakaś puszka. Oby tylko nie powtórka, oby tylko nie powtórka. Coś oby było nowego. O nie, ten dziwny Ajerks. Co to jest? Ja chyba aż tego poszukam w internecie, co to jest. Matko jedyna, Aga, pierdoła jesteś. To po prostu chodzi o Ajaxa, tylko oni po prostu zmienili trochę tą nazwę i dali Ajerks. No, a przecież te produkty właśnie Ajax to są jakieś różne do czyszczenia. I to o to tutaj chodziło. A ja nie potrafiłam tego rozkminić, a przecież Ajax normalnie jest w Polsce, w Biedronce można kupić, no nie? Wow? Wow? Skimpy? Co to jest? A, to jest peanut butter. Tylko... Czemu po pierwsze ten typek tutaj jest jakby... Wygląda jak zombiak. I z tej jego kanapki wychodzi wąż? Co? Że to jest niby wężowe... Co? Wężowe masło orzechowe? Fuj! Kto miał w ogóle coś takiego na bani? Żeby to wymyślić. Tego to ja, słuchajcie, nie wiem. Tutaj zobaczcie na opakowaniu jest, nie wiem, jakiś produkt. Chyba z pianką do golenia. Jest napisane, że to jest tylko dla wilkołaków. Co za jazda, nie? Co za jazda. Dobra, lecimy z tym pudełeczkiem i serio, ja muszę zaraz sprawdzić, czy jest druga seria już tych niespodzianek. Jeżeli tak, to ją po prostu zaraz zamawiam. Co to jest? Pewnie jakaś pasta z krokodyla. Nie, to mydło jest. Czyli to jest chyba mydło z krokodyla? Co? O! Ta jest chyba najlepsza, jaką dotychczas trafiłam, jaką udało mi się trafić. A w tej naklejce, w sensie jakby w tym produkcie, chodzi o to, że to jest niby jakiś proszek, który wsypujemy do pralki i wychodzą nam wtedy związane rzeczy, rozumiecie? Takie skołtunione jakby, nie? Co w ogóle jest totalnym bezsensem, bo kto by chciał mieć takie właśnie ubrania? Zawsze człowiek chce, żeby one były proste i wyprasowane, najlepiej prosto z pralki wychodziły. Coca-Cola, nie wierzę, Coca-Cola, tylko nie nazywa się Coca-Cola, tylko nazywa się Coca-Cola? Coś takiego, Coca-Cola. I jest tam napisane, oficjalny słodzony napój dla tłustych trenerów. Więc jak dobrze zrozumiałam, to jeżeli, wiecie, jesteście trenerem i trenujecie swoich zawodników, to po prostu dajecie im tą kolę i oni wtedy, nie wiem, gorzej trenują, co za w ogóle bezsens. O nie, kolejne krwawe długopisy. No to po prostu są pewnie czerwone, a oni od razu wymyślili, że nie wiem, jakieś krwiste. O! Co to jest? Dezodorant pod pachy, który nazywa się Horrid. Zobaczcie, tutaj nawet ma normalnie wykończenie, takie jak serio dezodorant. Co my tutaj mamy? O nie, to jest dezodorant o zapachu skunksa. A nie, 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 nie. Tutaj zobaczcie, ten skunks ma na nosie klamerkę, czyli to jest taki zapach, tak mocno śmierdzący, że aż skunks nie wytrzymuje. To co to musi być, no nie? W ogóle ktoś z was kiedyś poczuł, jak pachnie skunks? Ja nie. I nie wiem, czy bym chciała. Trochę bym się mogła bać. W ogóle jestem ciekawa, czy myśmy trafili z tej listy cokolwiek rzadkiego, bo nie pamiętam, co tam było. Nie, no to czegoś takiego nie mamy. Tutaj jakaś więzienna galaretka jest. Tutaj jest jakaś pasta do zębów, krast, która pewnie, nie wiem, łamie zęby. Tutaj nie wiem, co to jest, jakieś tabletki, czy coś takiego dziwne. I jeszcze, uwaga, tutaj kolejne. Co? Plastry dla dzieci? Że co, że tyłek im się zakleja, żeby kupy nie robiły, tak? O to w tym chodzi? Co w ogóle? Dobra, nie wiem. Nie wiem, czy to, co ja tutaj teraz wymyślam, to czy to jest tak na serio, czy to po prostu moja wyobraźnia. Tutaj mamy jakiś też, nie wiem, płyn i tu nawet nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia, ale tu zobaczcie, jakie są jeszcze fajne chrupki do zdobycia i tu są talarki i w ogóle szkoda, że tego Nesquaka nie trafiłam. Lejsy są, które nazywają się Logs? No nie, ile tu jest fajnych rzeczy, czemu ja nie mam takich fajnych? O Może tu będzie, tu jest coś kwadratowego, może to będą te chrupki, o których przed chwilą mówiłam?
Precelki! Precelki, które nazywają się rats. Że wiecie, szczurze precelki. Nawet tutaj sobie szczurek je smacznie zjada. I tutaj na dole mamy jeszcze napisane, że to jest jakby pół kilograma spleśniałych krakersów. Odpaliłam sobie właśnie na telefonie Amazona i zobaczcie, jest druga seria. O, nie wierzę. To co, moi drodzy? Zamawiać? Tu nawet mają jakieś takie większe zestawy, ale nie, no ja to bym najlepiej chciała właśnie te niespodzianki. Ale wypas. Dobra, słuchajcie, zostawiajcie dużo łapek, bardzo dużo łapek w górę. Mi zostały tutaj jeszcze, jak widzicie, dwa takie opakowania, czyli aż cztery te pudełka niespodzianki. Myślałam, że wiecie, otworzę na dzisiejszym filmiku wszystkie, ale po prostu przez to, że tutaj w środku było aż tyle produktów, to je sobie zostawię na kolejny odcinek. Może wtedy też właśnie domówię jeszcze te z drugiej serii, chyba że nagramy z tego w ogóle jeszcze więcej odcinków, ale to pamiętajcie, zostawiajcie dużo łap w górę, przynajmniej 15 tysięcy i na pewno nagram te przeczaderskie, poptojowe, mini brancowe, spleśniałe, spleśniałe produktowe niespodzianki. Bye, bye!